Witam Cię na moim kanale, gdzie chętnie podzielę się afirmacjami, które sama stosuję i stosowałam, by poradzić sobie w najgorszych chwilach mojego życia. Mam nadzieję, że będziesz wykorzystywać je i praktykować codziennie. Zaczęłam zmagać się z poważną chorobą, a także z wszelkimi innymi problemami. Zrozumiałam, jak ważny jest wewnętrzny spokój, to by zachować go w sobie, by móc iść dalej do przodu każdego dnia. I to właśnie chciałam, żebyś wiedział, wiedziała. Spokój i dystans jest najważniejsze. By zacząć przygodę z afirmacjami, ważne jest, by wierzyć w to, co się mówi. Nie chodzi tutaj o bezsensowne klepanie regułek, powtarzanie zdań, których się nie rozumie i nie wie, o co chodzi. Musisz uwierzyć w to, co do siebie mówisz. Pewnie już doskonale wiesz, że słowa, które kierujemy do siebie, mają ogromną moc. Jeśli nie masz wystarczająco wiary, przykłady innych osób nie są wystarczające, mam dla Ciebie rozwiązanie. Zastanów się, czy przez afirmację możesz coś stracić, czy raczej zyskać. Ustal sobie czas, który jesteś w stanie poświęcić na eksperyment. Powiedzmy miesiąc. Każdego dnia poświęć kilka minut, nawet trzy. Po tym czasie ocenisz, czy zostajesz ze mną, czy szukasz czegoś innego. Serdecznie Cię zapraszam. Wypróbuj.